Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku rankingu projektów krypto-gamingowych, czyli projektów umożliwiających wykorzystanie mechanizmów gry, czy też nawet grania na właśnie blockchainie. W tym odcinku poświęcę parę minut projektowi Engine, który na swój sposób jest dość specyficzny, jeśli chodzi właśnie o gaming na blockchainie. Także przedstawię podstawowe komponenty tego projektu, jak należy go rozumieć, do czego on tak naprawdę służy oraz na końcu parę moich zdań i przemyśleń odnośnie tego, co właśnie myślę o tym projekcie. Także zapraszam Cię do tego odcinka. Może zacznijmy najpierw od ICO, czyli podstawowego tego momentu, z którego Engine właśnie wziął fundusze. W ogóle tematyka Engina wybiega daleko wcześniej, ponieważ Engine rozpoczął budowanie swojej społeczności w branży gier już w roku 2009, oferując możliwość tworzenia stron internetowych dla klanów, gildii, for dyskusyjnych i czatów grupowych, osadzając się w tym środowisku i zajmując znaczącą pozycję. Engine właśnie z sukcesem przeprowadził ICO w połowie 2017 roku, zbierając ponad 90% zakładanego kapitału. Jak widzimy, zebrał on 92%, czyli 22 960 000 dolarów z zakładanych do zebrania 25 milionów dolarów. Także myślę, że śmiało można stwierdzić, że projekt ten już na etapie ICO odniósł zakładany sukces, w zasadzie zrealizował to, czego potrzebował. Projekt ten ma na celu wprowadzenie kompleksowego rozwiązania opartego o blockchain na rynek gier wideo. Daje możliwość podmiotom tworzącym gry, m.in. tworzenie zbiórek społecznościowych wewnątrz gier, czyli tak zwany crowdfunding, tylko właśnie wewnątrz konkretnych gier, czy też nawet pomiędzy różnymi grami tego samego producenta, czy też różnych producentów, ponieważ na swego rodzaju engine również można rozumieć jako interfejs umożliwiający właśnie komunikację, czyli przesyłanie tokenów typu fungible czy non-fungible pomiędzy właśnie różnymi tytułami. Prawdziwe posiadanie zasobów i aktywów używanych przez graczy w wirtualnym świecie rozrywki właśnie w oparciu o non-fungible tokens. Tematyka non-fungible tokens została przeze mnie omówiona w jednym z wcześniejszych odcinków. Ten odcinek jest na playliście dotyczącym Decentralized Finance, także również zapraszam do tego odcinka osoby, które nie miały okazji go wcześniej obejrzeć. Tam tłumaczę m.in. co to jest NFT i w jaki sposób można to będzie wykorzystać w przyszłości, czy to w zakresie Decentralized Finance, czy też właśnie w zakresie projektów typowo gamingowych. Także przejdźmy dalej. W momencie przygotowania tego opracowania według mnie Engine jest najbardziej zaawansowanym projektem w kategorii gaming, opartym właśnie o technologię rozproszonego rejestru. Tworzone rozwiązanie tak naprawdę ma na celu wyjście daleko poza obecnie panujący schemat, pozwalający na tworzenie wirtualnego środka wymiany dóbr. Engine pozwala na tokenizację, tworzy kompletny ekosystem dostępny dla każdego, dający możliwość potwierdzania własności wirtualnych elementów kryptograficznymi elementami. Tutaj Engine daje twórcom gier, jak i osobom grającym, tak naprawdę właśnie możliwość realnego posiadania konkretnych asetów, niezależnych od specyfiki gry czy specyfiki danej produkcji, ponieważ cały ten ekosystem Engine jest niezależny od konkretnych gier. On daje właśnie im tę możliwość tworzenia tych asetów. Tym samym ich posiadanie nie jest zależne od posiadania gry, jest zależne natomiast od całego protokołu Engine, który oparty jest właśnie o Ethereum. Warto również dodać, że projekt ten jest pionierem standardu ERC
1155 opartego o protokół Ethereum. O standardach ERC20, ERC721 czy ERC1155 również wspominałem w jednym z wcześniejszych odcinków. Także sugeruję przeszukać na moim kanale materiałów odnośnie tego dla osób, które po prostu jeszcze do tej pory nie miały okazji zapoznać się z tymi tematami. Myślę, aby zrozumieć tak naprawdę ideę projektu Engine, warto rozróżniać pojęcia fungible, non-fungible tokens oraz standardy, przynajmniej na protokole Ethereum typu ERC20, ERC721 czy ERC1155. Czym tak naprawdę jest projekt Engine, Engine Coin i token Economy w tym projekcie? Fakt, że token jest osadzony na protokole Ethereum, pozwala nie tylko na wykorzystanie zalet samej struktury danych, jaką jest blockchain, ale również na oparcie swojej funkcjonalności o smart contract. Jest to token, który pozwala na płacenie za obiekty osadzone na blockchain umieszczone w grach wideo. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że każdy cyfrowy obiekt utworzony w oparciu o tę platformę i wdrożony do wybranej gry posiada zaprogramowaną wewnątrz określoną liczbę tokenów, które potwierdzają wartość tego obiektu i mogą zostać odzyskane w razie ewentualnego procesu meltingu tego obiektu. Ten proces oraz to, jak to w zasadzie działa, jak to się dzieje, że te tokeny są wewnątrz tak utworzonego cyfrowego zasobu i nadają mu tym samym wartość, jak to w zasadzie się odbywa, omówię w dalszym etapie, w dalszej części tego właśnie odcinka. Także zostań dalej i słuchaj odnośnie Engine'u. Pokryję tutaj wszystkie możliwe aspekty. Sama platforma Engine jest to kompleksowy ekosystem narzędzi, które daje możliwość pełnego wykorzystania pełnego, całkowitego spektrum możliwości. I jest to właśnie engine platform, które pozwala twórcom gier na tworzenie kampanii crowdfundingowych, monetyzację obiektów. Działa w oparciu o model PaaS, czyli Platform as a Service, dając twórcom całą platformę, na której oni właśnie poprzez odpowiednią konfigurację dostosowują ją do swoich potrzeb. Mają ku temu możliwość bez potrzeby dodatkowych komplikacji czy trudności mogących wynikać chociażby z konieczności programowania. Pozwala na tworzenie pełnej infrastruktury blockchainowej. Tak naprawdę to wszystko jest tutaj pokazane na stronie. Znaczy to tyle, że twórcy gier mogą wewnątrz swojego produktu, swojej produkcji uruchomić na przykład kampanię crowdfundingową pozwalającą na zrealizowanie konkretnego produktu właśnie w ramach konkretnej gry. Kolejna sprawa to Engine Smart Wallet. Jest to łatwy w użyciu portfel dla tokenów ENJ, wspierający również możliwość przechowywania zasobów NFT, czyli to znaczy, że wszelkie zasoby, wszelkie tokeny typów non-fungible utworzone w oparciu o platformę Engine możemy na tym portfelu przechowywać. Portfel ten posiada wersję właśnie na platformy androidowe czy na platformę od Apple. Dosyć fajnie się go używa. Myślę, że to jest bardzo dobrze zrobiony portfel. Charakteryzuje się tutaj wymienionymi kilkoma dosyć specyficznymi cechami. Została tam zaimplementowana właśnie ta Engine Keyboard, czyli specjalna klawiatura, ponieważ portfel ten ze względów bezpieczeństwa, jak twierdzą tutaj twórcy, nie korzysta z domyślnej właśnie klawiatury zapewnionej czy też udostępnianej przez twórców danego software'u na telefonie do aplikacji. Tutaj Engine dla właśnie podniesienia bezpieczeństwa zaimplementował swoją klawiaturę w celu uniemożliwienia przechwytywania tego, co w niej jest napisane, na przykład podczas wpisywania hasła czy też generowania seedów.
Kolejny komponent całej platformy to Engine Block Explorer. Pozwala na wyszukiwanie obiektów NFT, ich kupno i sprzedaż. Co ciekawe, pozwala również weryfikować własność i autentyczność poszczególnych obiektów. Tutaj jest takie wystawienie frontem się do klienta, ponieważ dzięki tej platformie wszyscy chcący nabyć konkretny token, konkretny artefakt działający na engine, mają pewność ku temu, że jest to oryginalny i osadzony właśnie na protokole obiekt. Co ciekawe, możemy również zobaczyć, kto był wcześniej jego posiadaczem, czyli też całą historię danego właśnie obiektu, collectibles, takiego jak właśnie zgodnego ze standardem NFT. Kupując właśnie taki obiekt, czy to jakiś na przykład wirtualny artefakt w grze, mamy możliwość tutaj go wymieniać, mamy możliwość handlu nim, jak i mamy również możliwość poświadczenia jego autentyczności, poświadczenia tego, kto kiedy go wykonał oraz ile tak naprawdę tokenów engine coinów jest w nim ukrytych, które można ewentualnie później odzyskać podczas procesu meltingu, czyli podczas procesu to jakby usuwania, deaktywowania tego obiektu, odzyskując w ten sposób ukryte w nim, czy też tutaj ciężko znaleźć polskie słowo według mnie do tego procesu, tokenów, które właśnie są w nim zgromadzone do czasu tego meltingu. Kolejny aspekt całego ekosystemu to również marketplace, czyli ogólnodostępny serwis umożliwiający zakup obiektów NFT opisanych na silniku Engine. Posiadanie takiego komponentu chroni klientów przed skamem i oszustwem. To jest według mnie również bardzo, bardzo istotne z tego względu, że Engine przekierowuje wszystkich użytkowników tutaj na widoczny na ekranie portal, aby nie wywoływać niepotrzebnego zamieszania i po prostu handlowania takiego OTC tutaj właśnie w kontekście Engine, czyli poza ich ekosystemem. Dzięki temu użytkownicy mają pewność co do właśnie autentyczności kupowanych asetów. Dodatkowo projekt ten składa się również z komponentu Affinity, czyli mechanizmu wspierającego protokół Ethereum w jego problemach skalowalności, które w zakresie ilości transakcji dla projektów gamingowych objawiają się w naprawdę dosyć dużej skali. Projekt Engine ma również ciekawy timeline w formie 10-stronicowego PDF-u dostępnego na swojej stronie, który pokazuje tak naprawdę krok po kroku, miesiąc po miesiącu kolejne aspekty, kolejne tak naprawdę sukcesy osiągane przez zespół w ramach realizacji funkcjonalności całego engine'u. I tutaj warto się zastanowić, co engine tak naprawdę daje graczom, gdyż to jest, myślę, kluczowe pytanie. Według mnie potwierdza własność wirtualnych zasobów, uniezależnia je od konkretnej produkcji, umożliwia transfer tych wirtualnych zasobów pomiędzy różnymi właśnie produkcjami, czyli pomiędzy różnymi grami. Dodatkowo ułatwia ich handel i wymianę poprzez wspomniany wcześniej właśnie marketplace, jak również wpływa na wzrost wartości wirtualnych przedmiotów dzięki temu, że wewnątrz każdego tego wirtualnego przedmiotu ukryte są, zmeltowane są właśnie te engine coiny, które można odzyskać właśnie deaktywując czy też niszcząc ten wirtualny projekt. To również potwierdza wartość takiego wirtualnego asetu. Natomiast kolejne pytanie, co engine daje twórcom gier, bo tak naprawdę model funkcjonowania engine'u jest taki, że twórcy gier wykupują subskrypcję abonamentową, dzięki której mogą z całej tej platformy korzystać. Dlatego wielce istotnym według mnie jest to, co tak naprawdę engine daje twórcom gier. Jest to przede wszystkim tworzenie wirtualnych zasobów dedykowanych konkretnemu projektowi,
Utworzone w ten sposób zasoby mogą być transferowane pomiędzy różnymi projektami. Uruchamianie kampanii crowdfundingowych wewnątrz gier, czy też optymalizację całego procesu tworzenia i wymiany cyfrowych zasobów wykorzystywanych we własnych produkcjach. Projekt Engine również oferuje Engine Status, dzięki któremu zarówno twórcy, jak i użytkownicy mogą sprawdzić, czy w aktualnym momencie pełen ekosystem jest dostępny. Jest to strona, która potwierdza nam to, że na przykład API Engine'u działa, co jest kluczowe dla funkcjonowania całego protokołu, czy portfel również jest w stanie się synchronizować, czy Explorer poprawnie łączy się z siecią Ethereum, jak wyglądają poszczególne sieci testowe. Także to również tutaj jest udostępnione przez organizację Engine. Parę słów może o zespole. Tutaj to będzie taka najmniejsza część. Zespół jest dosyć duży. Tak jak wcześniej wspominałem, projekt Engine jako taki, organizacja Engine istnieje od roku 2009, także osoby go tworzące są znane wszystkim sympatykom tego rynku gamingowego. Natomiast to, czego mi brakuje, jeśli chodzi o zespół, to zaangażowanie i większa transparentność na GitHubie po stronie tego projektu. Mam tutaj tylko jedną osobę w organizacji. Brakuje również takich elementów podstawowych, jak na przykład kawałki kodu, które obrazują wykorzystanie poszczególnych funkcjonalności, a tak naprawdę na tym ten projekt w dużej mierze opiera swój sukces. Co prawda, zaraz przejdziemy do panelu użytkownika tego projektu, gdzie pokażę, w jaki sposób można tworzyć te właśnie tokeny na platformie Engine oraz przyjrzymy się, jak to tak naprawdę wygląda od środka. Brakuje również, jak dla mnie, tutaj dosyć jasnego roadmapu. Jest oczywiście strona feedback-engine.io. Natomiast w momencie tworzenia tego materiału roadmap, który obejmowałby plany zespołu na nadchodzący okres, nie jest dostępny. Można natomiast zapoznać się z dokumentem timeline dostępnym na stronie, który pokazywałem wcześniej i dokumentującym dotychczasowe dokonania. Warto również tutaj zwrócić uwagę na sekcję feedback dostępną z poziomu głównej strony projektu, która służy do zbierania opinii od użytkowników i jednocześnie pozwala im na głosowanie na najbardziej pożądane nowe kierunki rozwoju całej platformy. W tym momencie to właśnie pokazuję na ekranie. Widzimy tutaj sekcje podzielone na zaplanowane, na w trakcie tworzenia i na zrealizowane. I możemy tutaj to pofiltrować po poszczególnych komponentach całego ekosystemu, czyli portfel, platforma, jak i blok Explorer. I to jest tak naprawdę jedyne miejsce, poza oczywiście wpisami na blogu czy wpisami w mediach społecznościowych, odnośnie tego, w którą stronę ta platforma podąża. Parę słów może odnośnie partners dla tego projektu. Niewątpliwie jednym z większych partnerów jest firma Microsoft, która w oparciu właśnie o architekturę, o cały protokół, o platformę Engine'u zaimplementowała program Azure Heroes. Tutaj parę słów wstępu wyjaśnienia, czym tak naprawdę Azure Heroes jest. Azure Heroes jest to platforma nagradzania społeczności technologicznej zorganizowanej wokół całego systemu Microsoft Azure, czyli cloudowego rozwiązania umożliwiającego tworzenie właśnie rozwiązań w chmurze. I tutaj oni wykorzystują Engine do tego, aby nagradzać osoby, które edukują, które tworzą content, które wyjaśniają społeczności, w jaki sposób właśnie tego Azure'a Microsoftowego można używać. Dostają za to oczywiście badże. Są to badże, które są technicznie rzecz ujmując non-fungible tokenami, czyli tymi tak zwanymi collectibles. I można tutaj zgłaszać nominacje osób, można samemu również się zgłaszać, można dzięki temu zdobywać poszczególne badże, poszczególne tak zwane wirtualne odznaki, które następnie mają swoje oczywiście odwzorowanie
na eksplorerze całego ekosystemu Engine'u. I to tak naprawdę pokazuje potencjał tego projektu. Pokazuje potencjał tego projektu, co ciekawe, poza właśnie rynkiem gamingowym. Z tego względu, że tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, mamy taki wirtualny system odznaczeń. Pamiętajmy, że te odznaki zyskują na wartości w ramach zyskiwania na wartości Engine Coina, a to z tego względu, że każdy obiekt NFT utworzony na Engine posiada w sobie ukrytą ilość, oczywiście zadeklarowaną przez twórcę, ilość Engine Coinów. I teraz może przyjrzyjmy się, jak to wygląda od środka. Na ekranie możesz zobaczyć portal przeznaczony już dla deweloperów na testowej sieci Kovan protokołu Ethernet. I tutaj mamy możliwość tworzenia właśnie tych wirtualnych asetów. Co ciekawe, tutaj warto zwrócić uwagę, że tworząc taki aset, podajemy jego imię, jego ilość i tutaj to, jaki procent czy jaka liczba tokenów Engine jest w nim ukryta i jaka może zostać uwolniona podczas właśnie wykonania meltingu. Oczywiście definiujemy, czy jest to token FT, czyli fungible token, czy NFT. To wszystko muszę przyznać, że jest tutaj dość czytelnie zorganizowane i utworzenie takiego wirtualnego asetu jest proste i intuicyjne. Możemy oczywiście definiować model supply, czyli w jaki sposób to będzie dystrybuowane, w jaki sposób to będzie transferowane pomiędzy adresami, czy będzie przez to wymagana jeszcze jakaś dodatkowa opłata już na poziomie samego protokołu. Jeśli chodzi o dokumentację, to według mnie jest ona na ten moment na odpowiednim poziomie. Na pewno wystarcza w miarę już powiedzmy nawet średnio zaawansowanemu użytkownikowi technicznemu na użycie tego projektu, a pamiętajmy, że tak naprawdę to jest według mnie w tym projekcie istotne, ponieważ o adopcji, o wzroście wartości tego projektu będzie decydowała liczba projektów, które z niego korzystają. A żeby te projekty móc tworzyć, musi być zapewniona odpowiednia dokumentacja, musi być zapewniona platforma testowa i według mnie na ten moment jest to zrealizowane. Także tak naprawdę każdy, kto chciałby w oparciu o Engine'a coś sobie testowo uruchomić, ma taką możliwość. I myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o Engine, o omówienie i przedstawienie platformy. Parę słów mojej opinii na temat tego projektu. Projekt według mnie dobry, dobrze prowadzony, perspektywiczny z tego względu, że według mojej opinii branża gier będzie się rozwijać. Oczywiście zobaczymy, jak branża gier na blockchainie będzie się rozwijać. Jednak tutaj Engine jest projektem na tyle elastycznym, co potwierdza przykład wykorzystania go na platformie Microsoft w projekcie Azure Heroes, że również może on funkcjonować poza tak naprawdę rynkiem gier. Może być implementowany w oparciu właśnie o tak zwaną gamifikację, czyli nagradzanie użytkowników w sposób taki znany, dzięki mechanizmom znanym z gier. Także projekt jak najbardziej myślę, że przyszłościowy. Parę rzeczy, które bym tutaj poprawił, to wcześniej wspomniane przeze mnie rozbudowanie GitHuba tego projektu, aby twórcy mogli sobie zobaczyć przykładowe właśnie takie use case'y, przykładowe przypadki użycia, co, gdzie, jak, dlaczego należy wykorzystać. Myślę, że tego tutaj brakuje. I tak naprawdę również kolejne partnerstwa, to co ja bym tutaj widział, to kolejne partnerstwa, kolejne właśnie przypadki użycia tego, czy to w branży gamingowej, czy to w branży takiej właśnie typowo biznesowo-usługowej, jak to ma miejsce na platformie Azure. To wszystko jeśli chodzi o Engine na ten moment w tym rankingu. Zapraszam Cię do zadawania pytań w komentarzy. Powiedz, co myślisz o tym projekcie, czy posiadasz już Engine Coiny. Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to również dlaczego? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. I z tej strony to już wszystko. Oczywiście zapraszam do pobrania mojego raportu, do którego link znajduje się pod tym filmem.
z mojej strony internetowej. Dziękuję, cześć.